Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej interakcyjnemu studium Pisma Świętego. Dziś rozpoczynamy rozważania z cyklu Motywy przewodnie w Ewangelii Jana. Ta Ewangelia to moja ulubiona księga biblijna. Może wasza też, a może niewiele wiecie o Biblii. Cieszę się jednak, że jesteście z nami, bo Ewangelia Jana zawiera zmieniające życie przesłanie dla wszystkich, którzy słuchają jej słów. Dziś przyjrzymy się znakom wskazującym drogę. Zapraszam na zajęcia. Módlmy się, by naszym nauczycielem podczas tego studium był ten sam Duch Święty, który natchnął Ewangelistę Jana. Ojcze w niebie, z radością i pokorą podchodzimy do Twojego Słowa. Wierzymy, że całe Pismo jest natchnione przez Ciebie, że słowa te spisywali ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Modlę się, by ten sam Duch Święty, z natchnienia którego powstała Ewangelia Jana, inspirował nas i wszystkich uczestników tych rozważań na całym świecie. Proszę Cię o błogosławieństwo i o przemianę naszego życia podczas przygotowań do wieczności z Tobą. W imieniu Jezusa. Amen. Niewiele ksiąg biblijnych mówi wyraźnie, po co zostały napisane. Ale z Ewangelii Jana dowiadujemy się, w jakim celu apostoł opisał w niej znaki. Sean, Ewangelia Jana, rozdział 20, wiersze 30 i 31. Wiem, że dopiero zaczynamy, a to jest prawie koniec tej księgi, ale dowiedzmy się, dlaczego z natchnienia Ducha Świętego Jan opisał te wszystkie znaki. Czytam z Biblii Zaręby. Wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście, wierząc, mieli życie w Jego imieniu. Tu nie chodzi o znaki drogowe, ale o nadprzyrodzone działanie, o cuda. Po co Jan opisał te cuda? Abyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, ale na tym nie koniec. Abyśmy, wierząc, mieli życie w Jego imieniu. Chodzi o zbawczą wiarę, bo przecież demony również wierzą. Wierzą, że Syn Boży stał się człowiekiem, ale nie przyjmują misji pełnionej przez Jezusa. Widać, że nasze dobro leżało Janowi na sercu. Byłoby wspaniale, gdyby w czasach Jezusa wszyscy ludzie go przyjęli. Ktoś może dziś mówić, gdybym ja tam był i rozmawiałbym z Jezusem. Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersz 37. A później bardzo ważne pytanie. O odpowiedź najpierw poproszę Rodneya. Można by się spodziewać, że gdy na ziemię przyszedł Syn Boży i dokonywał wielu znaków, wszyscy w Niego uwierzyli. Co Jan zapisał w tym wersecie? Rozdział 12, wiersz 37. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Chociaż jednak uczynił On przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego. Oczywiście to nie znaczy, że nikt nie uwierzył. Moglibyście wymienić osoby, które uwierzyły? Mateusz, Marek. No, może Marek już wtedy był, ale nie należał do dwunastu. Nikodem, Józef z Arymatei, Maria, Marta, wiele osób, Łazarz. Moglibyśmy tak wymieniać przez godzinę, ale wielu nie uwierzył. Oto pytanie. Dlaczego niektórzy ludzie wierzą, a inni nie? Albo, co ważniejsze, jaki powinien być stan serca człowieka, by mógł dostrzec i zrozumieć prawdę objawioną przez Jezusa? Rodney, gdy przygotowywałem się do tego studium, zrobiło mi się przykro, bo dwie osoby, które słyszą tę samą informację, mogą dojść do zupełnie innych wniosków. Świadczy to o wolności wyboru, którą darzy nas Bóg.
Jak już podkreśliliśmy, znaki opisane przez Ewangelistę Jana są po to, byśmy uwierzyli w Jezusa, by łączyła nas z Nim zbawcza więź. Prawda wygląda tak, że jedni postanawiają uwierzyć w Jezusa, a inni nie, choć mają te same informacje. Dzisiejsze studium służy temu, byśmy zachęcali się nawzajem, a także tych, którzy korzystają z tych programów, do uwierzenia w to, że Jezus jest Chrystusem i że możemy żyć z Nim wiecznie. Dziękuję. To jest ważne pytanie. Chodzi o nasz wybór. Czy możemy coś zrobić, byśmy byli bardziej otwarci na prawdę objawioną w Jezusie? Travis, czwarty rozdział drugiego listu do Koryntian mówi o swoistej zasłonie. Bóg tego świata, czyli szatan, zaślepił umysły ludzi, by nie widzieli Ewangelii. Możemy modlić się do Boga niebios, by zdjął z naszych oczu tę zasłonę. Ten tekst mówi o zaślepieniu umysłu. Powinniśmy prosić o usunięcie tej zasłony, byśmy widzieli Ewangelię w pełnym blasku. Wspaniała myśl. Puja. Zastanawiam się, co Jan musiał czuć, zabierając się do pisania tej księgi. Bibliści uważają, że napisał ją kilka lat przed śmiercią. Był już w podeszłym wieku. Kończyło się pierwsze stulecie po Chrystusie. Wielu nie uwierzyło w Jezusa. Przez wiele lat Jan przekazywał ustnie historię Zbawiciela. Być może pomyślał, jeśli o tym nie napiszę, to wielu ludzi nigdy nie usłyszy tych historii. Jan cierpiał za to, że opowiadał te historie. One były prawdziwe. Jest wiele dowodów na to, że Jan opisuje wydarzenia, których był świadkiem. Ktoś może się zastanawiać, po co nam czwarta Ewangelia, skoro mamy już trzy. Myślę, że zgłębiając motywy przewodnie w Ewangelii Jana, zauważymy, że Duch Święty dodał tę czwartą Ewangelię, bo o wielu ważnych kwestiach nie dowiedzielibyśmy się, gdyby ona nie powstała. Nicole, potrzebny jest wybór, ale konieczna jest też gotowość do przyjęcia tego, czego nie widzimy, ale o czym wiemy. Jedna z pieśni mówi: Boże, zmień moje serce. Czyli potrzebuje cudu. Travis podkreślił, że sprzed naszych oczu powinna być zdjęta zasłona, przez którą zaślepia nas przeciwnik, bo nie chce, by ktokolwiek był zbawiony. Scott, nawet jeśli nie jestem gotowy i nie mam chęci, to mogę prosić Boga, by obdarzył mnie chęcią. Mówią o tym różne teksty biblijne. Na przykład, jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga. Nie wiesz, co robić? Proś o mądrość. List Jakuba, rozdział 1, wiersz 5. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli możemy coś zrobić. Boże, pomóż mi być otwartym, zmień moje serce, usuń zasłonę. Zachęcam was do tego, do czego zachęcam również siebie podczas tego cyklu rozważań. Prośmy Boga, Boże, czyń, co jest konieczne, bym ujrzał prawdę objawioną w Jezusie, zbawiającą prawdę, która zmieni moje życie teraz i na wieczność. Zgadzacie się? A zatem z modlitwą o usunięcie zasłony i zrozumienie prawdy dzięki Duchowi Świętemu przystępujemy do analizy pierwszego znaku. Jenner, drugi rozdział Ewangelii Jana. Pewnie niektórzy słyszeli, że pierwszego cudu Jezus dokonał na weselu w Kanie Galilejskiej, leżącej niedaleko Nazaretu, w którym wychował się Jezus. Słuchajmy się w te słowa i zastanówmy się, jakich ważnych lekcji uczy nas ten pierwszy znak. Ewangelia Jana, rozdział 2, od wiersza 1 do 11. Czytam z Biblii Warszawskiej. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus:
Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka do jego sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Na co zwróciliście uwagę w tej historii? Kaylenda? Ten cud został dokonany w kontekście bliskich relacji międzyludzkich. Dlaczego Jezus tam był? Może byli spokrewnieni. Nie znamy wszystkich szczegółów. Była tam Maria, matka Jezusa, której zależało na tym, by wszystko szło dobrze. Sofia? Jezus uczynił wino najlepsze z możliwych. Lepszego nigdy nie było. Gdy przeliczyłem sobie objętość tych stągwi, to wyszło mi, że Jezus uczynił przynajmniej 450 litrów wyśmienitego wina. Całe mnóstwo. Może nawet ponad 650 litrów. Pamiętajmy, że grecki wyraz oinos może znaczyć sfermentowany lub niesfermentowany sok gronowy. Nie wyobrażam sobie, że Jezus mógłby uczynić 500 litrów napoju alkoholowego, żeby wszystkich odurzyć. Było najlepsze, jakiego próbowali. I właśnie tak powinno smakować. To był ciekawy cud. Czego uczy nas pierwszy cud, czy też pierwszy znak dokonany przez Jezusa? Rodney? Nawiążę do wypowiedzi Kaylendy. Jak podkreśliliśmy, Jan opisał te znaki, żebyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyśmy mieli w Nim życie w obfitości. Gdy cofniemy się do Księgi Rodzaju, do początków interakcji Boga z człowiekiem, to zauważymy zażyłość tych relacji od momentu ukształtowania człowieka z prochu ziemi. Kaylenda słusznie zauważyła, że pierwszy znak dokonał się w kontekście bliskich relacji. Nie da się już bliżej. To było wesele. Jezus wybrał tę okoliczność, by powiedzieć: naprawdę chcę, żebyście wierzyli, że zależy mi na zażyłej więzi z wami. Wybór kontekstu dokonania pierwszego cudu był dobrze przemyślany przez Jezusa, bo chciał, byśmy rozumieli, że On jest Bogiem relacji. Dziękuję. Scott i Jenner. Czytając ten opis, pomyślałem, że na tym weselu pewnie było wielu gości, ale to nie oni są w centrum uwagi. Czytamy, że takiego pierwszego cudu dokonał Jezus i uwierzyli weń uczniowie Jego. Jezus zaczął od tych, których przygotowywał do głoszenia Jego przesłania. Jednym z najważniejszych wyrazów używanych przez Jana jest czasownik wierzyć. Co to znaczy, że uczniowie Jezusa w Niego uwierzyli? Nie chodziło o uznanie tego, że fajny z Niego człowiek. Ostatecznie wiara Jego uczniów kosztowała ich życie. To było pełne zaangażowanie. Wszystko zaczęło się od tego jednego cudu dokonanego przez Jezusa. Chrystus nie przyszedł na wesele, nie stanął na środku i nie powiedział: a teraz patrzcie, co zrobię. Dlaczego? Bo żeby dostrzec prawdę, trzeba mieć wiarę i otwarte serce. Jezus nie zrobił tego z ostentacją. Można powiedzieć, że zrobił to niemal skrycie. Słudzy pewnie pomyśleli: naprawdę? Mamy zanieść gospodarzowi wodę? Jenner?
Bardzo podoba mi się to, co powiedziała Maria. Co wam powie, czyńcie. Jest to ponadczasowa prawda dla nas wszystkich. Uczniowie po raz pierwszy uwierzyli, gdy zobaczyli ten znak. Ale na tym nie koniec. Wiara powinna trwać, powinna się rozwijać. To był dopiero początek. Pomyślcie teraz o znaku, który Jezus ukazał wam. O chwili, w której doszliście do wniosku, że Chrystus to nie jest jakiś kolejny nauczyciel. Nieco później was o to zapytam. Teraz skupmy się na głównych znakach opisanych w pierwszych rozdziałach Ewangelii. A propos, znajdziemy je tylko w tej Ewangelii. Przejdźmy do rozdziału 4. Czytajmy wersety od 46 do 54. Scott, Ewangelia Jana, rozdział 4, od wiersza 46 do 54. Oto drugi ze znaków świadczących o mesjaństwie Jezusa. Czytam z Biblii Zaręby. Znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Urzędnik na to: Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, syn twój żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus, i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około godziny 13, odpowiedzieli. Wówczas ojciec skojarzył, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił, twój syn żyje, i uwierzył on sam oraz cały jego dom. Był to już drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. Jaka jest różnica między tymi cudami? Zario, w czym ten cud różni się od cudu dokonanego na weselu w Kanie? Cud dokonany w Kanie miał charakter dość skryty. Można powiedzieć, że Jezus udał się na zaplecze i tam przemienił wodę w wino. W tym drugim przypadku urzędnik miał głęboką wiarę, ufał Jezusowi. Uwierzył mu na słowo. W pierwszym przypadku ludzie jeszcze nie wierzyli, ale ten człowiek głęboko wierzył i bez zastanowienia, zgodnie z poleceniem Jezusa, wrócił do domu. Kafarnaum i Kanę dzielił dość spory dystans, więc dworzanin przebył długą drogę. Przyszedł, bo wierzył. Takie było nastawienie jego serca. Travis? Porównując te dwa cuda, zauważyłem, że ten drugi to była sprawa życia i śmierci. W tym świetle pierwszy wydaje się mało znaczący, przecież mieli wodę do picia. Wniosek? Jezus troszczy się także o drobne sprawy, nie tylko o te wielkie. Dla Niego nic nie jest zbyt błahe ani zbyt wielkie. Troszczy się o wszystko. Co jeszcze zwróciło waszą uwagę w tym cudzie? Rodney? W przypadku pierwszego cudu chodziło o wodę, czyli o materię nieożywioną. W drugim przypadku mamy do czynienia z człowiekiem, z synem dworzanina. Bez względu na to, czy chodzi o materię ożywioną, czy nieożywioną, Bóg nad wszystkim panuje. Co więcej, najpierw o interwencję prosiła Maria, czyli kobieta. Za drugim razem z błaganiem przyszedł mężczyzna, a zatem mężczyźni i kobiety, materia ożywiona i nieożywiona. Jezus zapewnia nas, że nic i nikt nie uchodzi Jego uwadze i że pragnie pielęgnować z nami zażyłą więź. Co ciekawe, pierwszy znak powinien o czymś przypomnieć świadkom tego wydarzenia. Wiele wieków wcześniej, w czasach Mojżesza, woda została zamieniona w krew. Mojżesz mówił o proroku, który miał przyjść,
Oczywiście chodziło mu o Jezusa. Przez Mojżesza Bóg zapewnił swojemu ludowi wodę do picia ze skały i chleb z nieba. Nicole, w obu przypadkach ludzie zwrócili się do Jezusa i On dokonał cudu. Powinniśmy prosić Jezusa, a wtedy On dokona cudu, jeśli będzie to zgodne z Jego wolą. Dobrze, że o tym wspomniałaś. Rodzi się ważne pytanie. Czy wypada, albo raczej kiedy wypada prosić Jezusa o cud? Dworzanin poprosił. Maria de facto zapytała, czy Jezus mógłby coś zrobić. Sean? Jezus daje nam przykład. Gdy był w ogrodzie Getsemane, tuż przed ukrzyżowaniem prosił: Ojcze, jeśli jest to Twoją wolą, niech mnie ten kielich minie. Jezus szczerze przedstawił swoje pragnienie. Prosił o cud, ale był gotów podporządkować się woli Bożej. My też możemy prosić Boga o cuda, jednocześnie poddając się Jego woli. Puja? Jak czytaliśmy, Jezus powiedział: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Nie powinniśmy opierać swojej wiary jedynie na cudach. Dobrze jest prosić o cuda, ale nie powinniśmy opierać swojego systemu wierzeń na dokonywanych znakach i cudach. I nie prosić o nie po to, żeby tylko coś zobaczyć. Na przykład Herod chciał zobaczyć cud. Jeśli mamy prawdziwą potrzebę, to rzeczą właściwą jest proszenie o cud, ale także o to, by działa się wola Ojca. Czy moglibyście opowiedzieć o tym, jak prosiliście o cud? Sean? Był to cud, który dokonał się w moim sercu. Gdy zostałem chrześcijaninem, ktoś mi bliski wycelował z broni do drugiej bliskiej mi osoby. Ta straszna sprzeczka doprowadziła do rozbicia mojej rodziny. Ci, którzy wspierali mnie w kościele, radzili mi, żebym modlił się o pojednanie. Ale ja tego nie chciałem. Przychodziło mi to z trudnością, ale modliłem się w tej sprawie i moje serce złagodniało. Byłem w stanie przebaczyć i pojednać się z tą osobą. Pomyślałem sobie, takie przebaczenie może pochodzić wyłącznie od istoty boskiej, która przebaczyła światu wyrządzone jej zło. Wtedy zrozumiałem, że tylko Jezus tak naprawdę się liczy. Chwała Bogu, wspaniałe świadectwo. Gdy byłam dzieckiem, koledzy się nade mną znęcali. Modliłam się do Boga, by pomógł mi to przetrwać. I Bóg rzeczywiście mi pomógł. Przekonałam się, że On dba o nasze dobro i w dużych, i w drobnych sprawach, tak jak pokazują te historie. Bóg jest zawsze z nami. W tej sytuacji obdarzył mnie wewnętrznym spokojem i sprawił, że znęcanie się skończyło. Ktoś może pomyśleć, że łobuzerstwo to nie aż taki problem, ale to jest poważny problem, gdy masz kilka lat i ktoś się nad tobą znęca. Z tego, co mówicie, wynika, że powinniśmy prosić. Czyż Jezus nie mówi: proście, a będzie wam dane? Ale czy czynimy to zgodnie z wolą Bożą? Nicole, 20 lat temu podróżowałam ze Stanów Zjednoczonych na wyspę Bali. W taksówce, którą jechałam z domu na lotnisko w New Jersey, zostawiłam paszport. Bez paszportu dotarłam na wyspę Guam. Dalej już mnie nie puszczono. Modliłam się, siedząc na lotnisku, bo nie wiedziałam, jak sprowadzić paszport, żebym mogła jechać dalej. Modliłam się, żeby mój paszport jakoś znalazł się w następnym samolocie lecącym na Guam. I mój paszport rzeczywiście dotarł na tę wyspę. Taksówkarz zauważył, że zostawiłaś paszport? Nie, to ja zauważyłam jego brak i zadzwoniłam do siostry, która zadzwoniła do taksówkarza. On przywiózł paszport do niej, a ona zawiozła na lotnisko i przekazała na samolot, który przyleciał na Guam. Jednak dowiedziałam się, że mogą nie zdążyć z jego odprawą celną na kolejny samolot. Musiałabym czekać 3 dni, więc dalej się modliłam. Dostałam paszport i dosłownie wskoczyłam do samolotu, bo już trochę odsunęli rękaw. Teraz już tak się nie da. Usiadłam z paszportem w ręku.
To był cud, że ten dokument dotarł do mnie na Guam. Słuchając świadectwa Nicole, rozumiemy, że najważniejsze nie było dostarczenie paszportu, tylko doświadczenie tego, że Bóg jest na niebie, który działa. Scott Puja zacytował następujące słowa. Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Jezus zwrócił się tu do grupy ludzi, czyli jeden człowiek prosił o cud, ale była to nauka dla wielu. Dokonując cudów, Jezus patrzy szerzej. Jego cuda mają szerszy zasięg. Odzyskanie paszportu to jedno, ale podzielenie się tym świadectwem z innymi ludźmi znaczy o wiele więcej. Czasami zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie zrobi dla nas tej jednej rzeczy. Nieraz chodzi o szerszy obraz, którego nie dostrzegamy. Z całą pewnością. Postarajcie się jeszcze sobie przypomnieć, kiedy prosiliście Boga o znak. A propos, cud nie oznacza, że Bóg bardziej was kocha, tylko że byliście uważni. Sofia, miałam 11 lat. To była drobnostka, ale pokazuje ona Bożą troskę. Moja babcia pochodzi z Białorusi. Za pierwszym razem przyleciała do nas na miesiąc. Nie lubi samolotów, ale przyleciała. Nadszedł czas jej powrotu, ale ja nie chciałam, żeby wyjeżdżała, więc modliłam się, żeby jej lot został odwołany. No nie wiem. Ale Bóg słyszał modlitwę dziecka. Lot został odwołany z powodu złych warunków pogodowych. Babcia została jeszcze 2 dni. Może ktoś do nas napisze, żeby Sofia o coś się pomodliła. Ale znów. Nie chodzi tak bardzo o 2 dodatkowe dni z babcią, tylko o uświadomienie jednej z drogocennych córek Bożych tego, że jest Bóg na niebie, który ją kocha. Najważniejsza jest więź. Najważniejsze jest to, o czym mówiliśmy na początku. Boże, czy mój umysł nie jest zaślepiony przez Boga tego świata, przez szatana? Otwórz moje oczy, bym dostrzegał Twoje cudowne działanie w swoim życiu. Może jeszcze podzielicie się jakąś historią, ale teraz przejdźmy do kolejnego znaku opisanego tylko przez Jana. Ewangelia Jana, rozdział 5, wersety od 1 do 9. Czytam z Biblii Warszawskiej. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganów. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie. Wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. I z tego powodu ten człowiek miał problemy, bo przywódcy religijni uważali, że w tym dniu tego się nie robi. Jak to? Jezus jako Mesjasz dokonał tego cudownego znaku, a wy tylko narzekacie, że uczynił to w szabat? Jezus powiedział: wolno w sabat dobrze czynić, a także sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Porozmawiajmy o panującym wtedy od dawna przekonaniu, że od czasu do czasu do sadzawki zstępował anioł i poruszał wodę, a kto po jej poruszeniu wstąpił do niej jako pierwszy, odzyskiwał zdrowie. Przetrwają najsilniejsi, prawda? Trzeba rozpychać się łokciami. Co o tym myślicie?
Czy rzeczywiście to anioł, posłany przez Boga, powodował tak zaciętą rywalizację między tymi, którzy chcieli dostać się do wody? Scott? Ten fragment znajduje się na marginesie niektórych manuskryptów Ewangelii Jana, ale w najstarszych manuskryptach go nie ma. Wygląda na to, że jest to objaśnienie dodane później. Wydaje mi się, że jego wydźwięk nie zgadza się z przesłaniem pozostałej części tej historii. Czyli ten fragment mógł być dodany później. A nawet jeśli był w tekście pierwotnym, to czy był to anioł posłany przez Boga? Dlaczego ten komentarz nie zgadza się z obrazem naszego kochającego Stwórcy i Odkupiciela? Jenner? Wydaje się, że Bóg nie zaaranżowałby czegoś takiego, bo Bóg pragnie uzdrawiać i daje pragnienie bycia uzdrowionym. W wersecie 6 Jezus zapytał tego człowieka: chcesz być zdrowy? On pragnie uzdrowić każdego człowieka, ale nikogo nie zmusza do przyjęcia uzdrowienia. Jezus nie zaproponował, że wrzuci go do sadzawki, gdy woda się poruszy. Sean? Przygnębia mnie to, że ci ludzie tak wierzyli, bo gdyby to było od Boga, to de facto Bóg mówiłby: ci, którzy naprawdę powinni znaleźć się w tej sadzawce, nigdy nie zostaną uzdrowieni. Najbardziej potrzebujący tam nie docierali. Świadczyłoby to o Bożym skąpstwie. Tylko jedna osoba mogłaby być uzdrowiona. O nie, łaska Jezusa jest nieograniczona. On pragnie uzdrowić każdego. Pewnie przyślecie nam wiadomości typu: a ja zawsze myślałem, że... Trzeba przypomnieć sobie, jaki jest charakter Boga. Jezus pyta: chcesz być zdrowy? Nie zapytał tego człowieka, jak szybko potrafi biegać, albo czy korzystał już z łokci. Kailindo, co myślisz o tym znaku? Mamy tu połączenie kwestii leczniczych i mistycznych. Znane jest lecznicze działanie wody, ale tu jest mowa o jej nadprzyrodzonym poruszeniu. Ciekawe w tej historii jest to, że Jezus nie potępił tego człowieka za chęć bycia uzdrowionym w taki właśnie sposób. Oczywiście nie należy oczekiwać uzdrowienia w taki sposób. Wykorzystano coś, co mogło przynieść korzyści lecznicze, ale zrobiono z tego przepychankę przy sadzawce. Zamiast prosić o Boże błogosławieństwo, polegano na poruszeniu wody przez anioła i tratowano się, by dostać się do wody. A Bóg pyta: czego pragniesz? Co mogę dla ciebie zrobić? Ten człowiek potrzebował uzdrowienia i Bóg wyciągnął do niego dłoń, by kontynuować ten proces. Mam pytanie do Nicole. Wiem, że się nie zgłaszasz, ale masz przygotowanie medyczne. Co można by powiedzieć o osobie, która była tam od 38 lat? Jezus pyta: chcesz być zdrowy? Ale chory nie odpowiada: tak, chcę być zdrowy. Tylko narzeka, że mu nie ma kto pomóc. Podoba mi się to, co powiedziała Kailinda, ale w jakim stanie musiał być ten człowiek? Ktoś, kto nie doczekał się pomocy przez 38 lat, na pewno był przygnębiony i zniechęcony. Jako ludzie tak właśnie reagujemy. Gdy nie otrzymujemy odpowiedzi, pojawia się zwątpienie i rozpacz. Zapominamy, że Bóg wciąż zajmuje się uzdrawianiem. Myślę, że ten człowiek wierzył, ale długi okres oczekiwania sprawił, że natura ludzka przeważyła i nie był w stanie zawołać: tak, chcę być zdrowy. Czyż to nie jest wspaniałe, że Jezus nie powiedział mu: zła odpowiedź, skupiasz się na tym, co mówi tradycja. Za to powiedział: wstań, weź łoże swoje
i chodź. Amen. Chwała Bogu. Czy jesteście wdzięczni Bogu za Jego łaskę i cierpliwość? Travisie, czego nauczył Cię ten trzeci znak opisany przez Jana? To jest niezwykła historia. Po pierwsze, było tam mnóstwo ludzi, mnóstwo chorych ludzi. A ten, który został uzdrowiony, powiedział, nie ma mi kto pomóc. Wygląda na to, że tylko Jezus przyszedł, by mu pomóc. Mnóstwo ludzi, ale nie ma nikogo do pomocy. Jezus mówi w szabat, pomogę człowiekowi, któremu nikt nie pomógł. W tym człowieku poruszyła mnie jedna rzecz. On pragnął nie tylko uzdrowienia fizycznego, ale także duchowego. Zapytacie, skąd to wiesz? Bo później poszedł do świątyni, a Jezus nie powiedział mu, żeby tam poszedł. To tam Jezus wyjawił mu swoją tożsamość. Jest to poruszająca historia. Rodney, mamy tu dwa podejścia. Musisz się postarać, by dostać się do tej sadzawki. Nie będziesz pierwszy, to nie zostaniesz uzdrowiony. Z drugiej strony mamy wiarę w Jezusa. Chcesz być zdrowy? I Jezus go uzdrawia. Tak samo wygląda sprawa naszego zbawienia. To jasne, że nie jesteśmy w stanie sobie na nie zasłużyć. Jesteśmy zbawieni, jeśli pokładamy wiarę w Jezusie Chrystusie. Cóż za objawienie bezgranicznej i niewyczerpanej miłości Bożej. Poproszę was teraz o osobiste świadectwo. Jeśli nie chcecie o tym mówić, w porządku, ale może ktoś opowie. Czy znaleźliście się kiedyś w beznadziejnej sytuacji? Opowiedzcie o tym, jak Jezus przyszedł do was i wam pomógł. Zwracam się również do was. Możecie podzielić się świadectwem, pisząc na adres podany na ekranie. Byłem w beznadziejnej sytuacji i niemal się poddałem, ale Jezus przyszedł do mnie i pomógł mi. Poślijcie do nas wiadomość ze świadectwem, korzystając ze wspomnianego adresu. Posłuchajmy teraz kogoś z naszego zespołu, osoby prowadzonej przez Ducha Świętego, która chce opowiedzieć o tym, jak utknęła w beznadziejnej sytuacji i jak Jezus ją wybawił. Puja. Jako nastolatek przez pewien okres poważnie wątpiłem w istnienie Boga. Czułem się beznadziejnie, bo nie mogłem znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Modliłem się do Boga, prosząc Go o cud. Boże, poślij do mnie anioła. Daj mi jakiś znak, żebym uwierzył. To było dziwne, bo można powiedzieć, że wychowałem się w kościele. Co tydzień uczono mnie o Bogu i o Biblii, ale miałem mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Gdy postanowiłem w modlitwie szukać Boga, zdałem sobie sprawę, że Jezus jest realną istotą. Patrząc wstecz, widzę, że Bóg stopniowo udzielał mi odpowiedzi na moje pytania, jedną po drugiej. Teraz opowiadam ludziom, dlaczego wierzę w istnienie Boga i w Jego troskę o nas. W swoim czasie Bóg dał mi wyjście z beznadziejnej sytuacji, w której byłem pogrążony, bo nie mogłem znaleźć odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Dziękuję Ci za to świadectwo. Bo ktoś może sobie pomyśleć, szkoda, że nie jestem taki jak Sofia, Puja czy Kailinda, którzy nie borykali się z żadnymi pytaniami i wątpliwościami. Puja przyznaje, iż czuł, że nie jest w stanie poradzić sobie w tej sytuacji. Jenner, a później Sean. W zeszłym roku spodziewaliśmy się dziecka. Ciąża przebiegała prawidłowo, ale w pewnym momencie pojawiły się komplikacje i dziecko urodziło się przed terminem. Miała na imię Sofia. Urodziła się, ale po trzech dniach odeszła. To było dla nas bardzo trudne przeżycie. Byliśmy zdruzgotani. Minęło dużo czasu, zanim doszliśmy do siebie.
Oczywiście jest to proces trwający całe życie, aż do powrotu Jezusa. Nadzieja zmartwychwstania postawiła nas z powrotem na nogi. Ten trudny proces nas odmienił. Zwróciliśmy uwagę na 11 rozdział Ewangelii Jana. Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli uwierzymy, On rozwiąże nasz problem. Tragedia może nas odmienić. Razem z żoną idziemy drogą przemiany. Dziękuję Ci za Twoją otwartość. Czuję ten ból. Jeśli wolno zapytać, jak Jezus pomógł Ci w tej mrocznej i beznadziejnej sytuacji? Przez swoją obecność i swoje obietnice. Przypomniał nam je przez innych ludzi. Ich obecność była ważnym czynnikiem w procesie uzdrowienia. Przyświeca nam nadzieja powrotu Jezusa. O poranku zmartwychwstania Zbawca przyprowadzi do nas naszą córeczkę. Dzięki temu idziemy naprzód. Dziękuję Ci za to świadectwo. Czasami trudno jest nam nawet prosić, dlatego ważne jest wsparcie współwierzących, którzy modlą się za nas i razem z nami, gdy my możemy zdobyć się tylko na płynne modlitwy, czyli łzy. Jesteśmy w stanie jedynie płakać, ale ktoś nam towarzyszy. Nie po to, by dzielić się oklepanymi frazesami i płytkimi uwagami, ale po to, by przedłożyć naszą sprawę Panu życia i przypomnieć nam o nadziei, którą mamy w Jezusie. Podsumujmy tę historię wersetami od 17 do 19. Dlaczego Jezus czynił cuda? Dlaczego nie przyszedł i nie powiedział tylko, kim jest i jak dostać się do nieba? Jan opisał pierwszy znak, drugi znak, to był trzeci znak. Sofia, Ewangelia Jana, rozdział 5, wersety od 17 do 19. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. A Jezus im odpowiedział, mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, czyniąc się równym Bogu. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo. Co wynika z tych wersetów? Dlaczego Jezus dokonuje tych cudów? Bo widzi, co czyni Jego Ojciec. Czyni wolę Ojca. Słyszeliście takie słowa, kocham Jezusa, ale Ojca nie lubię? A Jezus mówi, kto mnie widział, widział Ojca. Czynię to, co podoba się Ojcu. Mamy zatem cud w kontekście bliskich relacji w Kanie. Mamy troskę o syna dworzanina, nie tylko o materię nieożywioną, ale także o człowieka. Mamy również chorego, który w zasadzie cierpiał na chroniczną depresję i chyba już się poddał. 38 lat bez niczyjej pomocy. Jezus przebija się przez spowijającą go ciemność i uzdrawia go. Mówi, ja objawiam wam Ojca. Jego bezgraniczną i niewyczerpaną miłość. Nicole, nigdy nie jest za późno na przyjęcie Jezusa i na cudowne działanie Ojca w naszym życiu. Nawet jeśli jesteś u kresu sił, zrozpaczony i przygnębiony, ale masz choć odrobinę ochotnego ducha, to Jezus wciąż działa w tym świecie i czyni to, co tylko On może uczynić w naszym życiu. To daje mi nadzieję. Przeanalizowaliśmy trzy znaki. Jan śpi do momentu zmartwychwstania, tak jak mała Sofia,
Ale gdyby tu był, pewnie powiedziałby: mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego opisałem te cuda. Po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Puja. Przykre jest to, że przywódcy religijni chcieli zabić Jezusa z powodu cudów, których dokonał. Jakże ważna jest otwartość naszych serc i gotowość do zmiany poglądów, gdy Jezus pokazuje nam, kim jest. Podsumujmy to studium osobistą refleksją. Modliliśmy się, żeby Duch Święty był naszym nauczycielem. Mamy zespół w studiu i zdalnych uczestników tych rozważań. Jaka jest najważniejsza lekcja, której Duch Święty nauczył was podczas tego studium? Usłyszeliśmy dziś poruszające świadectwa. Czego Duch Święty was nauczył? Nicole? Jezus naprawdę mnie kocha. Nawet jeśli ja siebie nie lubię, On nadal mnie kocha. Powinnam w to wierzyć. On przeprowadzi mnie przez wszystkie trudne doświadczenia, bo mnie kocha. Jeśli mogę skomentować to, co powiedziałaś, podoba mi się to, że powiedziałaś to z pełnym przekonaniem. Jezus mnie kocha. Nasz Zbawca pragnie, byśmy doświadczali tego, jak bardzo nas miłuje. Zario, czego się dziś nauczyłaś? Bóg zamieścił w tej księdze sprawozdanie mówiące o życiu Jezusa. To od nas zależy, czy będziemy zgłębiać Jego Słowo i postępować zgodnie z Jego wolą, przestrzegając Jego przykazań. Krocząc przez życie z Jezusem, możemy cieszyć się Jego błogosławieństwami. Dziękuję. Oto dlaczego Duch Święty natchnął Jana do napisania Ewangelii. Rodney, ważna nauka, którą wynosisz z tego studium? Bóg znajdzie mnie bez względu na to, gdzie jestem. Jeśli otworzę przed Nim serce w najczarniejszych chwilach swojego życia, On mnie odnajdzie i na zawsze odmieni moje życie. Tego uczy mnie to studium. Dziękuję. Kaylinda. Mówimy o znakach wskazujących drogę, a jeśli nie znamy drogi, to możemy opacznie zrozumieć te znaki. Faryzeusze chcieli zabić Jezusa, a lud uważał, że to jest magiczne przedstawienie. Trzeba znać drogę, by właściwie odczytać znaki. Tą drogą jest Jezus. On powiedział: ja jestem drogą. Zachęcam was tak, jak zachęcamy siebie do powiedzenia: Jezusie, stań się jeszcze bardziej realny w moim życiu. Zabierz zasłonę, którą zaślepił mnie Twój przeciwnik, bym nie widział drogi i nie poznał prawdy. Obdarz mnie mądrością z góry i swoim Świętym Duchem, bym przejrzał. A wtedy, gdy nastąpi objawienie, gdy zaproponujesz mi cud, pytając, czy chcę być zdrowy, odpowiem: tak, Panie, czyń zgodnie ze swoją wolą. Dokonaj cudu, który jest konieczny, by mnie uratować i wprowadzić do Twojego wiecznego królestwa. Oto się modlę. Przyjaciele, dołączcie do mnie w tej modlitwie. Przed nami wspaniała podróż. Będziemy dalej odkrywać motywy przewodnie w Ewangelii Jana. Nasz Ojcze w niebie, Jan napisał Ewangelię po to, by ludzie wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i aby wierząc mieli życie. Oby każda osoba oglądająca ten program poznała Ciebie, bo to oznacza życie wieczne. Obyśmy dzięki Tobie wszyscy mogli żyć wiecznie. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wam za pierwsze wspólne studium z cyklu Motywy przewodnie w Ewangelii Jana. Studiujcie dalej Biblię, dzieląc się tym, czego się dziś dowiedzieliście, i bądźcie błogosławieństwem dla bliźnich.